Galeria Dekada w dalszym ciągu zakładnikiem w politycznej rywalizacji. Dopuszczam też taką myśl, że ktoś chce postawić kropeczkę nad i być autorem sukcesu, że ta galeria wreszcie będzie. I teraz jest próba odebrania tego sukcesu burmistrzowi. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala w Nysie wspólnie z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu zaprasza na bezpłatne badania kobiet ciężarnych poniżej 35 roku życia. Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2. Finans polecany są. Galeria Handlowa Dekada ma być największą prywatną inwestycją w regionie od lat. Kosztorys na dzisiaj to aż 130 milionów złotych. Być może dlatego wszystkie siły polityczne tak zażarcie rywalizują o to, kto postawi przysłowiową kropkę nad i. Zastanawiał się podczas konferencji prasowej prezes spółki Aleksander Walczak. Dopuszczam też taką myśl, że ktoś chce postawić kropeczkę nad i być autorem sukcesu, że ta galeria wreszcie będzie. I teraz jest próba odebrania tego sukcesu burmistrzowi, który wcześniej opowiadał się za galerią, który przeprowadził miejscowy plan, zmienił ten miejscowy plan, żeby galeria mogła być wybudowana. Natomiast na finiszu bardzo możliwe, że chce mu się ten sukces zabrać. To kolejna konferencja prasowa inwestora, podczas której dziennikarze zapoznali się z postępem działań. Obiekt ma mieć 25 tysięcy metrów kwadratowych, co przekłada się na około 80 sklepów i 600 miejsc pracy. Prezes informuje, że połowa obiektu jest już wynajęta. Mamy w tej chwili bądź umowy, bądź zarezerwowane około 50% powierzchni handlowej w obiekcie. Wszystkich sklepów będzie około 80. Z marek, które już wiadomo, że będą, to wiemy, że będzie Empik, będzie Rossmann, będzie Marte Sport, będzie duży salon CCC, będzie RTV Euro AGD. Będą sklepy jubilerskie, Brijou, Swiss, Yes. Nie mamy jeszcze wybranego sklepu spożywczego i trwają w tej chwili jeszcze negocjacje z operatorem kina. Najprawdopodobniej będzie to Helios, ale jeszcze te rozmowy nie są zakończone. Prace projektowe nad kształtem budynku przejęło renomowane warszawskie biuro JSK. Ta pracownia ma na swoim koncie między innymi projekt Stadionu Narodowego, projekt Stadionu Piłkarskiego również we Wrocławiu, również galerię Solaris w Opolu, a więc no obiekt taki troszkę referencyjny do galerii Dekada w Nysie. Nowość to zmiana koloru elewacji, ale nie tylko. Ociepliliśmy kolorystykę obiektu. Ta kolorystyka bardziej nawiązuje w tej chwili do ceglanego przedwojennego ogrodzenia. Bryła obiektu jest również bardziej rozczłonkowana. Jest wiele takich brył zachodzących na siebie, każda w innym wykończeniu. Będzie również wykończenia w cegle, będą wykończenia w ciepłych materiałach. Czyli jednym słowem dążymy do tego zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, żeby ten obiekt nie był ciężki, żeby nie dominował w swoim środowisku, żeby był pozytywnie odbierany jako bardzo przyjazny. Jednak w dalszym ciągu nad projektem wisi potencjalne zagrożenie. Już prawie rok toczy się postępowanie administracyjne w sprawie komunalizacji fragmentu ulicy Drzymały. Wojewoda odpiera zarzuty i utrzymuje, że po jego stronie nie ma politycznego zaangażowania. Nie rozumiem w ogóle stanowiska ewentualnych inwestorów, którzy mówią, że cokolwiek im ja blokuję. Po pierwsze, nic nie blokuję, po drugie, działam zgodnie z prawem i wpłynęło na tyle wniosków i o takiej zawartości, że jesteśmy zobowiązani zgodnie z prawem, aby rzetelnie rozpatrzyć sprawę. Jednak prezes Walczak te wnioski ocenia jednoznacznie jako efekt politycznej walki. Takie przedsięwzięcie jak budowa galerii nie powinno być brane pod uwagę przy rozwiązywaniu sporów politycznych, ale jak widać, jeżeli można nad czymś debatować, coś zatrzymać, gdzieś podjąć albo nie podjąć decyzji. Wątpliwości budzi także przewlekłość postępowania, w której wojewoda nie widzi niczego niewłaściwego. Nie ma mowy o przedłużaniu, wszystko jest zgodne z prawem. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, proszę, niech to udowodni.
Wojewoda po raz czwarty odroczył podjęcie decyzji. To odroczenie jest w tej chwili do 3 grudnia. Powody tego odroczenia to za każdym razem są jakieś dodatkowe pisma, dodatkowa korespondencja, głównie płynąca ze strony Ligi Nyskiej, no, która oficjalnie radni Ligi Nyskiej występują, pan Wojtasik, pan Smoter, pisząc do wojewody z prośbą, żeby odebrać dekadzie tą działkę. Jednym też z pism był no już słynny chyba donos napisany w imieniu mieszkańców Nysy, wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Odkryliśmy, że ten donos napisał osobiście pan Bogusław Wierdak, ponieważ świadczą o tym jego inne pisma. Oczywiście pan Bogusław Wierdak się tego nie przyznaje, natomiast no, wygląda na to, że tak tradycyjnie z dekadą walczy Platforma Obywatelska i Liga Nyska. No i te dokumenty są w dalszym ciągu brane pod uwagę przez wojewodę. Nie ma ostatecznej decyzji. Ostatnio pojawiło się jeszcze pismo od prokuratora nyskiego pana Bieguna, który proponuje, żeby wiarygodnym świadkiem rozstrzygającym to, czy można nam odebrać ulicę Drzymały, czy nie, był pan Janusz Sanocki. A pan Janusz Sanocki i jego ludzie są stronami tego postępowania, ponieważ korespondują bardzo ostro w tej sprawie, żeby nam odebrać ulicę Drzymały. W związku z tym widzę, że również prokuratora Nyska została wciągnięta w tą taką brzydką grę, w tą taką piaskownicę. No i to się toczy jakby pod okiem pana wojewody. Prezes Walczak odnosi wrażenie, że inwestycja stała się zakładnikiem w politycznej rywalizacji. No, jestem zażenowany tym, że czujemy się zakładnikiem w pewnym sporze politycznym również między wojewodą a burmistrzem Nysy. To jest wewnętrzny spór w PiS-ie spośród członków PiS-u. Jak zwykle internauci dodają swoje barwne komentarze, tym razem nie zostawiając suchej nitki na nyskiej prokuraturze. Janusz Sanocki jest takim świadkiem w sprawie dekady, jak przysłowiowy lis w sprawie porwania kury z kurnika. Co gorsza, nie przypuszczam, żeby prokurator rejonowy był niemądry. To wygląda mi niestety na polityczne zaangażowanie prokuratury, pisze Adrian. Wojewoda nie widzi w tym nic niewłaściwego. Prezes Walczak ripostuje, że liczy na zdrowy rozsądek. Liczę na to, że wojewoda no nie podzieli zdania tych kilku osób, które jeszcze są przeciwnikami, że wojewoda nie będzie blokował tej inwestycji, a inwestycja wynika przecież z takiej realnej potrzeby społecznej, a tą potrzebą społeczną jest robienie zakupów we własnym mieście. Galeria Dekada to największa prywatna inwestycja w regionie od wielu lat. Czy stanie się tematem kolejnej kampanii wyborczej, czy budowa wreszcie ruszy na wiosnę, może okazać się w najbliższych tygodniach. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala w Nysie wspólnie z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu zaprasza na bezpłatne badania kobiet ciężarnych poniżej 35 roku życia. Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2. Finans polecany sam.